Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich seniorów i nieseniorów w naszym studiu dziś. Senior też, tak. Senior. Tak, ja jestem na emeryturze od zeszłego roku. Żartuję. Świeży senior. Cały czas aktywny na emeryturze. No, ale seniorzy powinni być aktywni. Znam bardzo dużo seniorów starszych ode mnie o pokolenie, którzy są niesamowicie aktywni i zazdroszczę im nawet tej aktywności. Dążę do tego, żeby też móc się na przykład pokusić o zdobycie jakiegoś szczytu na piekące w czasie porównywalnym do tego, w jakim wchodziłem na przykład na Szyndzielnie czy Kimczok w czasach studenckich. A teraz niestety kolejką. Rozumiem. To znaczy w czasie, jak mówisz, senioralnym, czy ci się tak. Coś, że tak powiem, senioralnego udaje robić? No pewnie, że tak. Dawaj. No między innymi prowadzę bielską scenę kabaretową. Taka senioralna praca. Prowadzę bielską scenę piosenki niebanalnej. Tak. Też zapraszam seniorów. A teraz jest rocznica nawet, taka 17. 17, tak. 17 sezon zaczynamy bielskiej sceny kabaretowej. 25 października w Teatrze Polskim będzie Piwnica pod Baranami. Proszę bardzo. Też jeśli chodzi o kabaret czynny w Polsce, to Senior nad Seniory, bo to jest jedyny kabaret, który bez żadnego przestanku, bez żadnej przerwy, nawet jakby stan wojenny, to Piwnica pod Baranami działała. Od 56. 66 lat, tak. No ja 17 sezon zaczynam, a Piwnica pod Baranami 66 już prowadzi, więc to jest naprawdę imponujące osiągnięcie. Chyba na skalę światową. Ja nie wiem, czy gdzieś jeszcze istnieje taki kabaret, ale taki właśnie jak Piwnica, literacki, no bo kabarety na przykład francuskie, paryskie, Moulin Rouge działa od tam kilkudziesięciu lat, ale tam no, panienki fikają kankana i sztukmistrze pokazują różne iluzjonistyczne triki i tam się dzieje zupełnie coś innego. To kabaret polski to jest w ogóle ewenement też na skalę światową, to oddzielna historia, można o tym długo rozmawiać, bo też różne na przestrzeni dziejów różne miał oblicza i gwiazdy, ale daleko nie szukając. 22 listopada, czyli za miesiąc, następna scena, bo ta scena kabaretowa w Teatrze Polskim raz w miesiącu, zawsze to jest wtorek i gdzieś mniej więcej pod koniec miesiąca, czyli 22 listopada, również we wtorek, będziemy mieli kolejnego seniora i to piękny jubileusz, 50-lecie kabaretu Tej. I wystąpi kabaret Tej w składzie też wielopokoleniowym. Będą ojcowie założyciele kabaretu Tej, czyli Zenon Laskowik i Krzysztof Jaślar, ale obok nich wystąpi na przykład Grzegorz Tomczak, znany zwłaszcza miłośnikom dobrej piosenki literackiej, autor tekstów, bard, pieśniarz, poeta, no, można wymieniać długo. Między innymi piękny duet stworzył i już dwie płyty w tym składzie nagrali z Iwoną Lorenz, piosenkarką bielską. Mieli tam nawet na koncie parę fantastycznych przebojów. Proszę poszperać, poszukać i posłuchać sobie no, w różnych miejscach w internecie to można znaleźć. Będzie Grzegorz Tomczak i będzie na przykład Kasia Pakosińska, czyli słynna Pakosa, dziewczyna, która zrobiła karierę oszałamiającą w kabarecie Moralnego Niepokoju, a potem się okazało, jak z tego kabaretu odeszła, że przeskoczyła jeszcze wyżej i robi teraz fantastyczne rzeczy solo. Mieliśmy okazję Kasię podziwiać już dwa lata temu, tuż przed pandemią, była z recitalem na bielskiej scenie kabaretowej. Kto był, to pewnie pamięta, a teraz będzie z kabaretem Tej. Będzie oczywiście jeszcze zespół muzyczny, kilka innych osób. Zapraszam serdecznie 22 listopada o godzinie 19, jak zwykle we wtorek, Teatr Polski. Nie łatwo ci przerwać wywody. A to mrugnij, to ja przerwę wtedy. Dobrze. Okej. Okay. A propos mrugania, bo właściwie to mieliśmy rozmawiać trochę o tobie bardzo. To jest tak, a nie uprzedziłeś. Zachwalasz, tak? No właśnie dlatego tak zaprosiłem Czyli cię, bo miałeś rozmawiać. A propos tej historii, to ona jest, można by rzec, długa. A chodzi ci o kabaret długi. Nie tylko. Który... Ja bym chciał zahaczyć o takie prapoczątki, panie, o takie Czyli twoje prapoczątki, które związane były jeszcze z radiem, z rozgłośnią studencką. To nie, bo prapoczątki to były jeszcze w liceum, to jeszcze tam nie było radia. Wcześniej. Chociaż w liceum był radiowęzeł i tam od czasu do czasu coś przez ten radiowęzeł Czekaj, to wróćmy do tego liceum, bo to liceum też jest intrygujące. Pierwsze liceum ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej, kiedyś Aleksandra Zawadzkiego, teraz Łukasińskiego. I tam z kolegą Jackiem Łapotem
Oraz z paroma innymi, bo nas tam długo się znacie. 8 czy 10 nas tam było. Mhm. Założyliśmy pierwszy kabarecik z MUS-u. To MUS był, wyglądał w ten sposób, że dyrekcja szkoły zgodziła się na to, żebyśmy robili w szkole dyskoteki, jak to dyrektor prześmiewczo bardzo, uważał, że to fantastyczny dowcip jest. To świetny matematyk, ale z poczuciem humoru miał tak, że on mówił dyskoteki i sam się z tego śmiał. Więc zgodził się na to, żebyśmy te dyskoteki urządzali, ale pod warunkiem, że będzie część artystyczna. A dyskoteki chcieliśmy urządzać z tego prostego powodu, że potrzebne nam były pieniążki, bo oczywiście to były biletowane rzeczy. Wstęp kosztował jakieś tam symboliczne pieniądze, 5 zł czy coś takiego. To wszystko tam, szkolna kasa oszczędności, wszystko było oficjalnie na książeczkę, tak jest, na książeczkę klasową odkładane, bo chcieliśmy razem z tymi kolegami założyć oczywiście zespół rockowy. I to taki heavy co najmniej, może hard rockowy jeszcze wtedy, bo nam to bardzo imponowało. I byliśmy święcie przekonani, że jak założymy zespół hard rockowy, czy heavy metalowy, czy jakkolwiek by zwał, w każdym razie ciężkie granie jak będzie, to dziewczyny będą się w kolejkach ustawiały po prostu do nas i to nam urządzi życie na spory kawał czasu. No i okazało się, że żeby założyć taki zespół, to trzeba mieć trochę sprzętu, instrumenty. Myśmy tam pozbierali, co tam kto miał. Jeden kolega miał gitarę, drugi tam miał mikrofon, trzeci miał jakiś werbelek. To wszystko, tak, już coś tam było, ale się okazało, że sporo jeszcze potrzeba. No i jakoś trzeba uzbierać pieniądze. No to dyskoteki robimy. Dyrektor, owszem, proszę bardzo, część artystyczna. No przecież nie zrobimy przed dyskoteką wieczorka poezji, tylko trzeba coś takiego zrobić, żeby się można było też tam... Rozruszać. Tak, rozruszać to towarzystwo, no to postanowiliśmy się powygłupiać, a ponieważ już wcześniej wygłupy to była nasza domena w szkole, to nam gładko poszło. I się okazało, że to się spotkało z dobrym przyjęciem, na tyle, że zaczęły się do nas zgłaszać inne klasy w szkole, żebyśmy przygotowywali jakieś skecze na różne okazje, które miały te klasy obsadzić, bo tak nie wiem jak teraz jest w liceach, nie mam kontaktu, ale wtedy było tak, że na początku roku szkolnego poszczególne klasy miały przydział, że wy zrobicie specjalny apel na Dzień Matki, tak. A wy na Dzień Kobiet, myślę, a wy to, na Świętego. To chyba to samo jest teraz. Tyle, że wtedy jeszcze była rewolucja październikowa i parę innych świąt, które teraz odeszły, ale to było podobnie. I oni wszyscy do nas, a zróbcie nam jakiś sketch. Ale na październikową też coś zrobiliście? Nie, tutaj nie. To były jakieś tam granice. No i nam się to spodobało i owszem, do tego stopnia, że potem były zamówienia już takie specyficzne, na przykład zróbcie taki sketch, żeby on trwał tyle, żeby pierwsza lekcja poszła, bo mamy mieć klasówkę. I myśmy robili tak. Wygłupialiśmy przez pół godziny, czy 40 minut. Dłuższy okres czasu. Tak. Do momentu, kiedy przy którejś tam kolejnej takiej okazji nagle wstała nauczycielka języka polskiego, która była znana właśnie z bardzo ostrej dyscypliny. Wstała i ryknęła na całą salę gimnastyczną, bo to tam było 4B za mną! Wyszła i potulnie cała 4B za nią. I jednak klasówkę mieli. No ale to były takie wstępne rzeczy, no, głupie zupełne tam. Trochę naszych pomysłów było, takich właśnie szkolnych, część żeśmy odtwarzali z tego, co nam się podobało gdzieś tam, co widzieliśmy, a zwłaszcza słyszeliśmy, bo wtedy się słuchało ITR-u. Był taki ilustrowany tygodnik rozrywkowy w Trójce, już wtedy kultowym programie. Nawet może w latach 70., bo ja mówię cały czas o latach 71-74, czyli pierwsza połowa lat 70. To było liceum. A od 75 już byłem na studiach i ja poszedłem na Politechnikę Śląską, na architekturę, a Jacek Łapot na filologię polską na Uniwersytet Śląski do Katowic. I trochę nam się tam drogi rozjechały. Ale po roku ja nie wytrzymałem, bo oczywiście cały czas ta muzyka, rockowa zwłaszcza wtedy,
i trafiłem do Radia Studenckiego, Studenckie Radio Centrum, bardzo taki zacny ośrodek ze świetnym wyposażeniem technicznym, jak na tamte czasy. Mhm. Mieliśmy tam dwa studia i bardzo dobre profesjonalne magnetofony, stoły mikserskie, no wszystko na takim poziomie, że tam na przykład pierwszych nagrań dokonywał zespół SBB. I do dzisiaj, mam nadzieję, tam w archiwum są te nagrania. Oraz, uwaga, uwaga, wtedy taka niszowa grupa nazywała się Orkiestra Ósmego Dnia. I tam na gitarze grał Grzegorz Banaszak. To był zespół z Poznania, aczkolwiek to zbieżność nazwisk, to nie rodzina Hani Banaszak. I na tak zwanej fidoli Fischera, czyli takim dziwnym instrumencie, który trochę przypominał cymbały, trochę lirę, trochę jeszcze inne instrumenty, ale smyczkiem na tym grał. Taki fajny muzyk, który wtedy był już taki odjazdowy i nazywał się Jan A. P. Kaczmarek. Późniejszy laureat Oscara za muzykę do filmu Marzyciel. No i w ogóle teraz kultowa postać, człowiek, który stworzył muzykę do tak wielu filmów i tak fantastyczną, że jego płyty na giełdach osiągają ceny po kilkaset złotych za sztukę. Nie wiem, w środowisku się tam opracowałeś w takim razie. Tak, tak. No i to i jak on zobaczył to studio, to ach, tu się ucieszył, bo oni wtedy byli przed pierwszymi nagraniami. A zaczynali dopiero karierę, bo tam się no, Orkiestra Ósmego Dnia, bo oni grali jako taki zespół muzyczny na spektaklach Teatru Ósmego Dnia. Tam częściowo improwizowali i tak dalej. To też długa historia jest. Jan Kaczmarek bardzo fajnie o tym opowiada i też można znaleźć... Wróćmy do Długiego. Tak, tak, historię. Dobrze. I to było studio. I tam mnie ciągnęło też do różnych wygłupów śmiesznych i tam byłem redaktorem muzycznym przez rok czy dwa, już teraz nie pamiętam, ale jak mi się nazbierało, żeby coś śmiesznego zrobić, a przy okazji studenckich różnych turniejów, bo tam międzywydziałowe turnieje na Politechnice Śląskiej były wtedy mocno aktywne i sporo ludzi się w to angażowało i zależało im, żeby to wygrać, więc to fajnie wyglądało takie zawody. No i nazbierało się trochę materiału, zaczęliśmy nagrywać w studiu różne radiowe rzeczy, posłaliśmy coś tam do Trójki, też się spodobało, poszło na antenę. No i no to debiut taki murowany. Odezwałem się do Jacka, bo on tam za tych czasów jeszcze licealnych sporo pisał, więc jakby własnych rzeczy. To mieliśmy właśnie z tych ludzi, którzy tam byli zaangażowani, a tak jak mówię, tam było 8 do 10, to z takimi własnymi pomysłami, no to głównie właśnie Jacek i ja. No i nam kto się nazbierało trochę. Słucham? Kto miał gitarę z tych 8? Z tych 8 też Jacek, ale to inny Jacek. Nie grał już. Nie. To potem nie. Ale znaczy, mówię o elektrycznej, bo takie akustyczne gitary to każdy miał. To wszyscy mieli. Natomiast pozbieraliśmy tam trochę rzeczy i ponieważ nam się uzbierało trochę takich, które się nie nadawały do radia, ale na scenę, to postanowiliśmy gdzieś się z tym pokazać. No i tak się zaczęło tam. Długa historia. W 79 roku, dokładnie 8 marca, zadebiutowaliśmy w korytarzu między akademikami, który na ówczesne czasy nasz wspólny kolega Janusz Musiał postanowił zamknąć z jednej i z drugiej strony i nazwał to Klub Kropka. I tam, bo tam był taki kącik w jednym miejscu, z bufecik taki, że można tam było kawę kupić. To były akademiki Piast, Rzemowicz, Rzepicha i to były trzy różne wydziały. Okay. I Rzepicha to było architektura i matematyka, a w Piaście był mechaniczny chyba i budowlany był w Ziemowicie. Pomieszane to było wszystko. Więc w jednym takim odcinku był klub Program, bardzo ładnie zaprojektowany, wykonany jako klub rzeczywiście, a w drugim po prostu był kawałek korytarza, gdzie w narożniku był tak bufecik taki mały, że tam można było kawę zamówić. I jakąś tam, nie wiem, kanapkę czy coś innego. I kolega Janusz Musiał zamknął to, nazwał Klub Kropka i tam naprawdę ruszył z fajną działalnością, ponieważ tam się mało ludzi mieściło. Dla nas to było fajnie, bo to wystarczyło powiedzieć tak, że w akademiku ryknąć, że będzie kabaret występował i tam kilkanaście osób zeszło i już było dla kogo grać. Ale Janusz po prostu postanowił tam rozszerzyć działalność i od wojska pożyczył kilka spadochronów i między akademikami, bo tak jak mówię, to był łącznik
i dwa duże akademiki stały pomiędzy tymi. I takie U było, łącznik, dwa akademiki. Tak. I pomiędzy akademiki rozpiął te namioty i zrobił tam taką salę na kilkaset, a może nawet ponad 1000 osób. Tam by jeszcze pożyczył jakieś praktykable. Rozumiem, że po jakimś okresie czasu zaczęliście gromadzić dużo większe grono. Nie, to nie my jako kabaret. On tam robił imprezy muzyczne i no, parę fajnych osób tam poznałem, między innymi John Porter tam występował, Manam. Takie zespoły jazzowe jak Old Timers, jak Jazz Band Ball Orchestra, no mnóstwo fantastycznych ludzi. I myśmy się tam udzielali, ale głównie jako tam prowadzący na przykład te koncerty i tak dalej. To był sam początek, ale właśnie jeden z pierwszych występów, jakie mieliśmy po tym debiucie, to był od razu występ na konkursie. I myśmy ten konkurs wygrali. Wygraliśmy go w Cuglach. To był piąty przegląd klubowych teatrów i kabaretów. Tak się to nazywało. Między innymi wygraliśmy z paroma znaczącymi teatrami. Ja już nie pamiętam wtedy, kto tam... Akurat Teatr Ósmego Dnia chyba tam nie występował, ale kilka właśnie tego typu takich bardzo znanych, tak i mających dokonania teatrów tam występowało. I myśmy po prostu wykosili wszystkich, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że robimy jakąś rewolucję. Zdobyliśmy Grand Prix całego przeglądu, pierwsze miejsce wśród kabaretów, nagrodę dziennikarzy, nagrodę jury. I po tym sukcesie zaczęliśmy być zapraszani do klubów studenckich i nie tylko tam do domów kultury, ale w całej Polsce, że brakło czasu na studia, ale co najciekawsze, znaczy dla nas to teraz jest taka historia zabawna, ale wtedy to mieliśmy strach straszny. Jeden z pierwszych występów po tym festiwalu mieliśmy w klubie Pyrlik. To był taki regionalny ośrodek studencki, słynny na całą Polskę. Kilka było w Polsce takich ośrodków, gdzie rzeczywiście działalność była pełną parą i kabaret tej, wtedy u szczytu popularności z Bogdanem Smoleniem, miał na przykład w kilku miejscach w Polsce tylko pozwolenie na występowanie poza Poznaniem i między innymi właśnie na Śląsku tylko w tym Pyrliku. I zostaliśmy zaproszeni tam na występ razem z kabaretem tej. Oczywiście mieliśmy grać tam jako support, jako tam studencki kabaret na początku imprezy. I podszedł do mnie przed tym występem, już raz nie pamiętam, czy Zenek, czy Bogdan, i poprosił, żeby oni wystąpili najpierw, a my po nich, bo oni mają jeszcze jedną taką tajną imprezę poza cenzurą, gdzieś tam na jakiejś kopalni, czy w Domu Kultury, czy gdzieś. No. Tej był wtedy u szczytu popularności, a cenzura pozwalała tylko na niewiele występów. Rozumiem, że powiedziałeś mu, tam cicho by... Nie, no nie mogliśmy się... Nie, to wtedy było jeszcze kilka lat, sześć lat przed tym monologiem. Więc no nie mogliśmy się sprzeciwić, tylko potem zagryzaliśmy ten, jak my to w ogóle ugryziemy. No jakoś poszło tam, zrobili przerwę, przewietrzyli salę, wyprosili wszystkich widzów, wróciła tylko połowa i jakoś to poszło. I w ten sposób poznałem Zenka Laskowika i Bogdana Smolenia. A potem, ponieważ no, myśmy byli takim młodym, wchodzącym pokoleniem jakby i nadzieją na kabaret studencki, na coś nowego, bo tam od dłuższego czasu w kabarecie były te same nazwiska. Nurtuje mnie jeden wątek, który polega na tym, że jak się jest supportem, to się rozgrzewa. A oni rozgrzali tą publiczność i potem co było z wami? Oni zrobili po prostu coś niesamowitego. Myśmy mieli naprawdę... duszę na ramieniu, jak to się mówi, nie wiem, jakich jeszcze można użyć określeń, ale tak jak mówię, organizatorzy stanęli na wysokości zadania, zrobili długą przerwę, wszystkich wyprosili z sali, bo oczywiście na Teju tam było tak, że szpilki się nie dało wcisnąć, tam połowa ludzi stała dookoła, więc jakby to było usprawiedliwione. I tak wspomniałem, wróciła tylko połowa tych ludzi, ciekawa, co to też, bo to myśmy mieli zupełną nowością. No i jakoś poszło, bardzo sympatycznie nas kupili i było fajnie. Niestety nie mam nagrań żadnych z tamtego. Więcej, to był taki okres, kiedy wszyscy dbali, kabaret tej zresztą też, wszyscy dbaliśmy o to, żeby nie nagrywać, żeby nikt nie nagrywał, a już broń Boże, no to mało kto miał kamerę wtedy, żeby kto zarejestrował, bo potem był dowód na to i pretekst, żeby nas zdjąć, żeby mieć zakaz i tak dalej. To takie dziwne czasy były. Ale to był rok 79. 8 marca mieliśmy premierę, a to był koniec kwietnia albo maj, czyli no chwilę później. I taki właśnie period w naszym występowaniu, że żeśmy w różnych miejscach w całej Polsce występowali jako taka nowość zupełna i coś, co ludzie przychodzili oglądać z ciekawości. A 10 lat później
już pomińmy to, co w środku, to może w następnym odcinku. Tak. 10 lat później, w marcu, na nasze dziesięciolecie, zrobiliśmy program pod tytułem Dekada Długów i jubileusz postanowiliśmy zagrać w takiej sali, w której jeszcze nie graliśmy, ale żeby podkreślić, że no 10 lat minęło, to Dekadę Długów zagraliśmy w Spodku i sprzedaliśmy 4 spotki. To jest rekord niepobity do dzisiaj. To spotkało się tam bardzo dużo ludzi. Tak. Było tam mniej więcej po 6,5-7 tysięcy, nie wiem, tam dokładnych danych nie znam, ludzi na każdym z tych występów. Też dbaliśmy o to. Była telewizja, ale tak tylko reportażowo. Były umowy takie i tam zawsze pilnował ktoś, że mieli dokładnie wykazane, co mogą kręcić, a później nie tylko, że światełka miały zgasnąć, kamery szły nosami w dół. O, proszę. No bo światełko można łatwo wyłączyć i to wszyscy byli wycwanieni i teraz żałujemy, bo nie ma po prostu tego. Są zdjęcia jakieś tam pojedyncze, jest kilka. Jest jeden sketch, który zrobiliśmy z kabaretem Koń Polski, sketch, który napisał Leszek Malinowski, fantastyczny pomysł i oni to robili w kilku różnych miejscach, ale Leszek do dzisiaj mówi, że to było najfajniejsze wykonanie. To jeżeli ktoś sprawdzi sobie na YouTubie, to się nazywa Kabaret Długi, Dekada Długów i nie wiem, oddawanie prezentów czy rozdawanie prezentów razem z Koniem Polskim. Jest fragmencik na YouTubie do obejrzenia. Tymczasem, jeżeli chodzi o kabaret Tej, to on będzie już wkrótce gościem. 22 listopada zapraszam serdecznie o godzinie 19 do Teatru Polskiego. Bilety będą w sprzedaży już niebawem na stronie, na portalu teatru i oczywiście w kasie również. A w grudniu, 13 grudnia mamy scenę i jeszcze nie wiem dokładnie, znaczy ja już wiem, ale nie mam potwierdzenia w umowie, więc nie chcę tego zdradzać, ale 13 grudnia kolejna bielska scena kabaretowa w Teatrze Polskim, zapraszam. Tymczasem żegnamy się już z Państwem tak w tej odsłonie i myślę, że spotkamy się znowu, ciąg dalszy tej opowieści. Czekam na zaproszenie. Oczywiście. Ja już zapraszam, także myślę, że spotkamy się wkrótce. Przypomnij mi, w którym miejscu skończyłem. Będę kontynuował. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam serdecznie.